Dzień dobry wszystkim. Jeszcze poczekamy 2 minuty na resztę osób, bo zapisało się trochę więcej niż jest poczekalni. Jest nas aż 117 osób, bardzo mnie to cieszy. Jakbyście mogli napisać tylko, czy dobrze mnie słychać i czy nie ma żadnych problemów technicznych z obrazem, bo takie się w przeszłości zdarzały i chciałem tego uniknąć. Dobra, super. To jeszcze minutka i startujemy. Dobra, myślę, że możemy zacząć. Dzień dobry wszystkim na pierwszym webinarze wprowadzającym do nowej wersji Senuto. Ja nazywam się Damian Sałkowski, pewnie większość z Was mnie kojarzy. Pokażę dzisiaj Wam nową wersję Senuto, opowiem trochę o planach na przyszłość i będziecie też mi mogli na koniec zadać pytania. Na początek kilka takich spraw organizacyjnych jak zawsze. Ten webinar będzie nagrywany, więc będzie dostępne nagranie. Można zadawać pytania w trakcie, co prawda nie będę zaglądał na czat w międzyczasie, ale na koniec postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeżeli bym na któreś nie odpowiedział, to potem gdzieś to udostępnimy publicznie te odpowiedzi. Zaczynając od początku, tak, webinar w lesie. Zaczynając od początku, obecna wersja Senuto, czyli to, co widzicie po dniu.senuto.com, to jest otwarta wersja beta, którą udostępniliśmy dla wszystkich użytkowników. Do tej pory ona była dostępna dla 200-300 użytkowników w wersji beta zamkniętej. Ta wersja będzie funkcjonować do 31 maja. Daliśmy sobie czas, żeby poprawić te rzeczy, które nie działają idealnie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze mamy tutaj sporo pracy. No i Wam daliśmy czas, żebyście mogli do tego przywyknąć, więc jakby każdy z Was ma opcję też powrotu i bieżąco korzystania ze starej wersji aplikacji. To znaczy, jak się zalogujemy do nowej, to tu na dole zawsze jest możliwość powrotu do starej wersji. Dlaczego zrobiliśmy nową wersję i dlaczego pod nowym adresem, to trochę tłumaczyłem we wpisie blogowym, który opublikowaliśmy razem z publikacją nowej wersji. Generalnie w starej wersji zaciągnęliśmy dość duży dług techniczny, jeżeli chodzi o rozwój funkcjonalności, dlatego też postanowiliśmy napisać aplikację od nowa i to, co teraz widzicie, to de facto jakby dopiero początek, bo to, co dla mnie jest ważne i istotne, to to, że odzyskaliśmy taką zdolność do rozwijania tej aplikacji i nie mamy tutaj takich długów technicznych, które będą nas blokowały, więc plus jest taki, że tutaj będziemy mogli na bieżąco dodać nowe funkcje i rozwijać tę aplikację bez stresu i bez kolejnych siwych głosów za każdą kolejną zmianą w kodzie. Przechodząc do meritum, oprowadzę Was teraz po systemie. Nie będę pokazywał wszystkiego, pokażę tylko te nowe rzeczy, bo te, które są już znane, przenieśliśmy w podobnej formie, jak są w starej aplikacji, więc zapewne będziecie potrafili z nich skorzystać. Więc zacznę od tego, że mamy nowy system filtrowania, który będziecie mogli zobaczyć praktycznie wszędzie, więc działa on generalnie w taki sposób, że tworzymy sobie filtry na podstawie kolumn tabeli. On zazwyczaj, tak jak w poprzednim Senuto, system filtrowania jest wszędzie dokładnie taki sam, więc w każdej tabelce, w każdym module będzie on dokładnie w ten sam sposób działał. Więc działa to w taki sposób, że wybieramy sobie kolumnę, po której chcemy sobie filtrować. Zakładamy taki filtr, no i wybieramy warunek logiczny i w zależności od tego, jakie pole wybierzemy, mamy dostępne różne warunki logiczne, czy to oparte o języku, właśnie jak tutaj, czy oparte na matematyce, więc tutaj wezmę sobie na przykład, wybiorę takie słowa, które zawierają smartfon. I jeszcze założę sobie filtr, który pozwoli mi zobaczyć tylko takie słowa, które mają więcej niż 50 wyszukiwań miesięcznie. To się chwilę mnie będzie ładowało. Zobaczę, czy mam prawny. To jest świeże. Pokażę tutaj, bo coś mi się tu nie skaszowało. Mam tutaj filtr, więc teraz wybiorę sobie słowo kluczowe, które zawiera na przykład kalkulator. teraz już widzę tylko takie frazy, które zawierają kalkulator, no i dam sobie jeszcze filtr, żeby te słowa kluczowe miały więcej niż 50 wyszukiwań miesięcznie. I teraz mam tylko takie słowa, które te warunki de facto spełniają, ich jest w tym momencie już tutaj 320. Tutaj jeszcze będzie taka opcja, żeby zapisać sobie zestaw filtrów, to znaczy, żeby potem w dowolnym miejscu w aplikacji odtworzyć ten zestaw filtrów, który sobie wcześniej zdefiniowaliśmy, czyli dla przykładu będę mógł zdefiniować taki filtr, który będzie mi wyszukiwał zawsze słowa, które mają pozycję trzecią lub niższą i większą liczbę wyszukiwań większą niż 50 i dowolną domenę, kiedy będę analizował, czy dowolny wynik, kiedy będę analizował, to będę mógł do tego się odnieść. Dodatkowy element, który jest nowy, to nowy system tabelek, który jest obecnie jeszcze przebudowywany, natomiast działa w taki sposób, że tabelki są dynamiczne, więc de facto użytkownik decyduje, jakie kolumny w nich chce zobaczyć. To zrobiliśmy dlatego, że w niektórych tabelach w nowym systemie będziemy dosyć dużo metryk dodawać, więc nie zawsze one będą się mieściły na jednym ekranie, więc będziecie musieli zdecydować, które chcecie tak naprawdę widzieć. Więc ja tutaj mam aktywne kolumny, ale mam jeszcze dostępne, więc w przypadku bazy fraz kluczowych mogę na przykład dodać sobie CPC czy CPC minimum, prawda? I wtedy te kolumny zostaną mi tu do tej tabeli dodane, one też będą w eksporcie, kiedy go zrobię, widoczne. Więc tutaj jakby ten system nowy tabel pozwala właśnie na to, żeby definiować, co my w tych tabelach chcemy de facto mieć. Do wszystkich jeszcze to jest tabelach, bo tak jak mówię, ten system tabel jeszcze jest w trakcie prac. Teraz przejdziemy sobie po modułach i po tym, co w nich nowego znajdziecie. Zaczniemy od modułu analiz widoczności i tutaj de facto jest kilka nowości, natomiast zaraz Wam wszystkie je pokażę, więc wpisujemy sobie tutaj domenę i z takich rzeczy, które chciałem Wam powiedzieć, to zmieniliśmy sposób indeksowania danych i to jest chyba najbardziej istotna kwestia, bo pozwala nam to tworzyć zupełnie inne raporty. To znaczy do tej pory system indeksowania danych wyglądał w taki sposób, że mieliśmy tam monitoring dzienny, który zawierał 2,5 miliona fraz i monitoring tygodniowy, który zawierał 19 milionów fraz. No i dane były indeksowane tak, że raz w miesiącu zrzucaliśmy po prostu frazy z monitoringu tygodniowego i przez 14 dni z monitoringu dziennego. Dlatego na przykład jak widzieliście we wzrostach czy spadkach, czy w takim narzędziu pozyskanych fraz, no to operowały one na tej mniejszej bazie 2,5 miliona fraz. Teraz zrobiliśmy to w taki sposób, że indeksujemy co tydzień ten tygodniowy monitoring przez 3 tygodnie, więc możemy się 3 tygodnie w czasie cofnąć do dowolnej frazy kluczowej, więc możemy stworzyć tak naprawdę dowolne raporty spadków, wzrostów, pozyskanych, utraconych fraz, czy też pozyskanych, utraconych uli, de facto możemy operować na całej domenie tak naprawdę w dowolny sposób. Tego jeszcze tutaj tak widocznie nie widać, natomiast tak naprawdę ta zmiana technologiczna pozwoli nam na dosyć istotne przebudowy w samej aplikacji. Na dashboardzie zmieniło się kilka rzeczy. Dodaliśmy taką metrykę jak ekwiwalent reklamowy. To jest taka metryka, która mówi nam, ile mniej więcej za tą widoczność, którą mamy obecnie w SEO, musielibyśmy zapłacić w AdWords. To znaczy my tu estymujemy, że AntyWeb ma mniej więcej z tych fraz, które ma w top 10, około 930 tysięcy wizyt miesięcznie z SEO. No i gdyby chciał kupić te wizyty w Google AdWords, musiałby zapłacić około 1 000 000 złotych miesięcznie. No i to jest taka estymacja, która pozwala na przykład Wam się zorientować, że jeżeli Wasz klient ma na przykład ekwiwalent reklamowy znacznie wyższy niż opłata, którą u Was ponosi, no to też jest jakiś tam argument, żeby mu powiedzieć, że ta kampania się de facto opłaca. Też dodaliśmy tutaj metrykę rankingów kategorii i wcześniej jakby była metryka rankingu, natomiast w takim ogólnym rankingu, to znaczy rankingu wszystkich domen, które mieliśmy zaindeksowane w bazie. Teraz wszystkie domeny są zaindeksowane jakby też w cały ranking, ale też w kategorii, więc na przykład tutaj w Technology i Computing jest AntyWeb, więc on ma 281 pozycję właśnie w tej kategorii konkretnie. Z takich elementów na dashboardzie to mamy Date Picker, ponieważ tak jak dużo użytkowników zgłaszało nam w starej wersji aplikacji, w momencie gdy mamy dane 3 lata wstecz, to ten wykres czasem się wypłaszcza i nie widać dokładnie tych zmian, więc teraz de facto możemy sobie ograniczyć to, co widzimy na przykład do jakiegoś zakresu krótszego i będzie te zmiany widać bardziej widocznie. Ja na przykład sobie od 2017 do 2019 analizuję tą widoczność i też jakby już widzę, że ta zmiana jest dosyć bardziej widoczna, ponieważ mam ten krótszy okres czasu. No i to też było w sytuacji, kiedy na przykład Wy przejmowaliście klienta w jakimś określonym czasie, na przykład rok temu, a oczywiście też historię sprzed 2 lat, co de facto Was nie dotyczyło, bo to nie była gdzieś tam Wasza praca, więc tutaj ten date picker dodaliśmy. Tutaj też do wykresu widoczności możecie dodać teraz więcej konkurentów aniżeli 3. Czasem też taka funkcja była potrzebna. Zmian też bardziej jeszcze kilka będzie, natomiast na razie to tutaj tyle. Z takich raportów, które dodaliśmy, a później dzięki temu, że zmieniliśmy sposób indeksowania danych i podeszliśmy do tego w trochę inny sposób, po prostu ich więcej indeksujemy, to możemy dosyć dokładnie liczyć wzrosty i spadki, czy pozyskane, utracone frazy. W tej chwili jest tu raport wzrostów i spadków, natomiast za chwilę też będzie pozyskanych i utraconych fraz. No i de facto w wzrostach i spadkach mam wszystkie frazy, które mi wzrosły i wszystkie frazy, które mi spadły. No i też mam zmiany pozycji liczone dla 3 okresów tak naprawdę, czyli dla wczoraj, ostatniego poniedziałku i poniedziałku zeszłego tygodnia, więc te wzrosty i spadki za chwilę też będę mógł porównać sobie do tych okresów poprzednich. No i dla każdej z fraz mam takie metryki, jak zawsze miałem, plus jeszcze tutaj mamy zmiany widoczności, czyli operujemy tutaj też na ruchu, więc widzę na przykład, że z frazy powiedzmy ING gdzieś tam ta widoczność wynosi teraz 82 000, prawda? No i na przykład tutaj, nie wiem, mam frazę Morele, gdzie widoczność wynosi 26 445, no ponieważ AntyWeb był wczoraj na pozycji 3, dzisiaj jest na pozycji, przepraszam, był na pozycji 12, jest dzisiaj na pozycji 3, więc ten estymowany ruch z tej frazy wzrasta, ponieważ tak estymujemy mniej więcej z tej średniej miesięcznej liczby wyszukiwań. Tak samo mogę się tu przełączyć na spadki i zobaczyć, które frazy zaliczyły największy tutaj spadek dla mojej domeny. I to jest ten raport wzrostów i spadków. Kolejną taką istotną rzeczą, którą dodaliśmy, to jest ranking widoczności, który jest inny niż był do tej pory, ponieważ to, co tutaj widzicie, to jest indeksacja naszej całej bazy w przekroju na kategorie, co będzie niosło za sobą dosyć istotne zmiany w całym systemie, ponieważ udało nam się zaintegrować nie tylko wszystkie domeny, ale też wszystkie nasze frazy w kategorie. Tutaj korzystamy z 403 kategorii, korzystamy ze standardu kategoryzacji IAB. To jest taki standard, który stworzył IAB dla reklamodawców. No i mamy tutaj kilka funkcji. Po pierwsze możemy sobie wybrać więc ja na przykład mogę kariera i poszukiwanie pracy, więc wybierzmy sobie i mamy tutaj ranking dla kategorii kariera i poszukiwanie pracy, więc mogę oddzielnie ranking wygenerować dla każdej kategorii w tym momencie, więc pierwszym miejscem w kategorii poszukiwanie pracy ma OLX i to jest jakby widoczność, nie cała widoczność, tylko w kategorii poszukiwanie pracy. No i w kategorii poszukiwanie pracy ma też 48 000 słów w top 10 w wyniku wyszukiwania i to też dotyczy tylko kategorii praca, no, przepraszam, poszukiwanie pracy. No, Indeed jest drugi, pracuj.pl jest 3, praca.pl jest 4 i mamy tutaj jakby cały ranking, jeżeli chodzi o poszukiwanie. W stronie zmian nie było, ale taką domenę api.pl, która w stosunku do poprzedniego tygodnia zaliczyła wzrost o dwie pozycje do góry. No i tutaj możemy posługiwać się 403 kategoriami w tym momencie. Mamy tutaj kategorie, a tu mamy podkategorie dla każdej z kategorii, więc możemy sobie de facto dowolną kategorię wybrać i wygenerować. Tutaj w tym momencie mamy 60 kategorii technologii, i kilkaset też wpisów w technologii. Więc możemy na przykład sobie wygenerować ranking kategorii w kategorii poszukiwanie pracy dla wszystkich witryn, które oparte są o system WordPress. Więc poszukam sobie tutaj zaraz blogs, to będzie blogs i tu wybieram WordPress, prawda? Czyli teraz system mi znajdzie wszystkie takie frazy wszystkie takie domeny w ramach poszukiwania pracy, które są oparte w jakiś sposób o WordPress. No i w tym momencie widzę tylko te domeny spośród tego rankingu, które ten WordPress mają. No i mam tutaj na pierwszym miejscu pracuj.pl, ponieważ gdzieś tam na porady pracuj.pl używają WordPressa. Mam też gampi, który gdzieś tam WordPressa używa, więc widzę, że te pierwsze 4 domeny tak naprawdę to jest 20 miejsc, czyli 4. domena oparta na WordPressie w jakiś sposób. ma 20 miejsce w poszukiwaniu pracy. To co jeszcze tutaj mogę zrobić, to wyszukać dla mojej domeny wszystkie rankingi, w których została ona ujęta. No i weźmy sobie tutaj pracuj.pl i tutaj mogę też wybrać główną domenę lub domenę. Główna domena oznacza, że system będzie brał pod uwagę pracuj.pl i wszystkie subdomeny pracuj.pl, a domena będzie to wtedy, kiedy będzie tylko pracuj.pl brane pod uwagę. Więc wybiorę tutaj sobie główną domenę, żeby też system brał mi pod uwagę wszystkie subdomeny. No i tutaj mam wszystkie kategorie, w których w jakiś sposób pracuj.pl było ujęte w rankingu. No i takich kategorii jest 41 w tym momencie. No i widzę tutaj w jakim rankingu, jaką kategorię zajmuje, czyli w karierze ma miejsce drugie, no i w karierze ma tą widoczność 853 000 wizyt miesięcznie i 81 000 fraz kluczowych w top 10. W kategorii poszukiwanie pracy ma miejsce trzecie, w kategorii finanse osobiste 21, wiadomości finansowe 23, pisanie życiorysów, doradztwo miejsce drugie. No i tutaj mogę przejrzeć sobie de facto każdą kategorię, w której pracuj.pl było ujęte. To samo mogę zrobić dla dowolnie innej wybranej domeny. Nie słyszę? Przepraszam, wyłączę tylko HD tutaj, bo koleżanka mi mówi, że coś jest. Nie wiem, gdzie to zrobić. Okej. Wyłączyłem, możemy wrócić do tego, co tutaj mówiłem. Tylko świeżo tutaj. Poradnik zdrowie na przykład piszę sobie. Coś mi tutaj się zamówiło. Mam internet. Dobra. Więc jak piszę sobie poradnik zdrowie, to widzę na przykład dla poradnika zdrowie, gdzie oni mają jakie miejsca, w jakich kategoriach w rankingu. No i widzę na przykład, że w kategorii zdrowie i fitness mają pierwsze miejsce i tu mają widoczność aż 8 000 000 wizyt miesięcznie, no i 259 000 fraz kluczowych. De facto sam ranking będzie jeszcze rozwijany, ponieważ chcemy zrobić z tego takie narzędzie trochę takie, które będzie nam pomagało promować aplikację, to znaczy będziecie mogli udostępnić informację, że jakaś wasza domena jest ujęta w jakimś rankingu, w jakimś miejscu. Postaramy też się zaciągnąć te jakieś dane z social media, doczytać jeszcze kilka ciekawych informacji i zrobić z tego takie, powiedzmy, narzędzie badawcze, jeżeli chodzi o widoczność SEO, polskich serwisów internetowych. Więc to lada chwila powinno być. No ale to, co jest tutaj istotne, to to, że udało nam się skategoryzować po pierwsze domeny w 43 kategorie, a po drugie, tak jak widzicie, frazy, ponieważ jesteśmy w stanie policzyć, że poradnik zdrowie w kategorii zdrowie i fitness ma 8 000 000 wizyt, a w kategorii rodzina i wychowanie dzieci 229 000. No i to dla witryn, które mają, powiedzmy, dosyć szerokie spektrum kategorii, na które są widoczne, to otwiera nam możliwość takiej dodatkowej analizy, czyli będziemy mogli tworzyć raporty w analizie widoczności, przekroju przez kategorie i też jakby liczyć na tym zmiany, czyli jak macie na przykład spadek, no to będziemy w stanie go wyznaczyć, dla jakiej kategorii ten spadek był, albo dla jakiej kategorii był wzrost, nie jakby dla całej domeny, ale też dla danej kategorii, czy dla danego potem URL-a, czy konkretnej sekcji. Tutaj jeszcze przeszło parę rzeczy lifting, na przykład pogodynka, przyszła taki lifting, że tutaj są inne ikonki, to jest trochę bardziej kompatybilny wygląd. Tutaj też dodamy możliwość umieszczania tego na swojej stronie internetowej jako iframe. Jeżeli chodzi o analizę widoczności, to tutaj akurat nad tym modułem właśnie pracujemy, więc w najbliższym czasie wymienię takie rzeczy, które powinny się pojawić. Więc w raportach w analizie widoczności pojawi się na pewno raport taki pozyskane, utracone, który będzie Wam pokazywał, jakie frazy w danym okresie czasu, w danym tygodniu utraciliście lub pozyskaliście. Będzie raport sekcji, czyli analiza poprzez subdomeny, katalogi czy adres URL. Będzie raport cech słów kluczowych, taki, który znacie z Senuto, ale trochę inaczej będzie zbudowany. Będzie raport kanibalizacji fraz, czyli Dzięki temu, że zmieniliśmy sposób indeksowania danych, będziemy w stanie wyznaczyć Wam takie sytuacje, w której jakby spadła Wam pozycja lub wzrosła Wam pozycja ze względu na to, że są jakieś kanibalizacje adresów URL i Google zmienia... Tak? Udostępniamy ekran, przepraszam. Niestety technologia nie sprzyja, nie tylko nasza, ale... Już? Okej. Widać ten ekran? Dobrze, przepraszam. Kolejna rzecz właśnie to będzie widoczność przekroju na kategorie i to będzie, myślę, dosyć ciekawa funkcja, bo tutaj będziemy mogli każdą domenę pokazać przekroju na te 403 kategorie, które udało nam się zrobić. Prowadzimy też tą kategoryzację do innych raportów, czyli między innymi pojawi się ona w pogodynce, więc nie będziemy pokazywali zmian wyników wyszukiwania dla całego indeksu wyników wyszukiwania, ale na przykład zmiany wyników wyszukiwania dla kategorii zdrowie albo zmiany wyników wyszukiwania dla kategorii medycyna estetyczna, prawda? Będziemy jakby tutaj mogli tym żonglować, czy też spadki i wzrosty dla konkretnych kategorii pokazać. To jeżeli chodzi o analizę widoczności. Przejdźmy teraz sobie do bazy słów kluczowych. Tutaj kilka istotnych zmian nastąpiło. Po pierwsze to, że ta baza nie jest stała, to znaczy ona cały czas rośnie i tu jakby codziennie dochodzi nam kilkaset tysięcy fraz. Jak coś wpisujecie, to my to pobieramy i jakby ta baza fraz się buduje, zawiera codziennie setki tysięcy dodatkowych fraz kluczowych, ale też nie zdarzy Wam się taka sytuacja, że wpiszecie i nie dostaniecie wyników, bo jeżeli tych wyników nie posiadamy, to my je pobierzemy w 2-3 minuty, więc takiej sytuacji już tutaj nie będzie, a wiem, że takie sytuacje były i to było dosyć denerwujące. Druga rzecz, że działa na wielu językach, to znaczy możecie wybrać dowolny tutaj język i też te dane pobierzemy. Co jest bardzo istotne, to to, że sposób działania tej bazy fraz kluczowych, ponieważ jak sobie teraz coś piszecie w niej, no to my pobieramy wyniki top 50 dla każdej z fraz, którą tutaj widzicie. No i dzięki temu po pierwsze zbudowaliśmy algorytm, który dobiera semantycznie podobne frazy, a po drugie będziemy w stanie dla każdej frazy pokazać niebawem analizę top 50 wyników wyszukiwania i zbudować też na tej podstawie na przykład analizę widoczności dla fraz, które zawierają kredyt, czyli mógłbym zbudować taką analizę widoczności, jak mamy tutaj, ale w oparciu o te tylko 20 tysięcy fraz kluczowych, no to będzie dosyć ciekawa funkcja, myślę, no i to będzie też dla wielu języków, bo tą bazę zbieramy w wielu językach naraz, no, tam na przykład w USA mamy teraz 3 miliony fraz, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii też kilka milionów, więc to też niebawem do Waszej dyspozycji oddamy. Ale to, co myślę jest tutaj ciekawe, to to, że po pierwsze możecie wyszukiwać frazy za pomocą frazy samej, czyli wpisuję sobie propozycję i dostaję tutaj odpowiedzi dla frazy kluczowej. Mogę też wpisać sobie jakąś domenę. System od razu rozpoznaje, czy to jest domena, czy to jest fraza. No i w przypadku, kiedy wpisuję sobie domenę, to też mam podpowiedzi słów dla tej konkretnie domeny. No mogę też sobie wpisać jakiś konkretny adres URL, czyli mogę też to mieszać, prawda? Więc mogę wpisać Senuto i kredyt. Akurat Senuto kredytów nie udziela, ale tutaj akurat dlatego tego nie będzie. Natomiast mogę sobie mieszać te dane ze sobą i też system będzie mi je pokazywał. Czyli jak macie na przykład jakiś artykuł, możecie wprowadzić to adres URL, on powinien znaleźć frazy, które powinny dla tego adresu URL być wysoko. Ale skupmy się na tym teraz, jak ten mechanizm tutaj działa, ponieważ jak widzicie wpisałem kredyt. Jako że ta baza się cały czas rozwija, to na pewno zauważycie, że tych wyników będzie znacznie więcej niż w starym Senuto. Więc dla frazy kredyt mamy ich tutaj 20 tysięcy. Jak sobie wejdę do kredyt, będę tych wyników miał 13 tysięcy. Natomiast istotna różnica jest taka... przepraszam, bo ekran pewnie się laguje, a ja trochę za szybko. Istotna różnica jest taka, że my tutaj nie pokazujemy tylko fraz dla kredyt, ale jako jeden z nielicznych takich narzędzi pokazujemy też frazy, które de facto nie zawierają frazy kredyt, ale są semantycznie ze sobą w jakiś sposób zbieżne. To nam umożliwia właśnie, jakby to możemy robić dzięki dwóm rzeczom. Dzięki temu, że za każdym razem kraulujemy top 50 wyników wyszukiwania, więc jesteśmy w stanie semantycznie połączyć te frazy. A dodatkowo indeksujemy te wszystkie frazy na silniku grafowym, więc de facto te połączenia wynikają z jakiegoś grafu, który budujemy w backendzie, który tutaj widzicie. Więc jak pisałem sobie frazę kredyt, ale na przykład wybiorę tylko takie frazy, które frazy kredyt nie zawierają, zobaczycie, że też ich będzie całkiem sporo. No i będą dosyć dobrze dobrane. Czyli mam na przykład, pisałem sobie frazę kredyt, wykluczyłem wszystkie frazy, które zawierają kredyt, no i mam nadal 3000 fraz kluczowych. I na przykład mam takie frazy jak Vivus, kalkulator kredytowy, chwilówki, Lendon, ProfiCredit, Bodzian, zdolność kredytowa, czyli wszystkie takie, które de facto mogłyby mnie interesować, tak jak piszę sobie na przykład inną frazę typu pozycjonowanie. To też, jak sobie poszukam tutaj, to też nie powinienem mieć tylko takich fraz, które pozycjonowanie zawierają. Weźmy tutaj sobie, wykluczmy pozycjonowanie. No na przykład właśnie metatagi, kompan, katalogi stron, tanie, akurat tutaj jest jeszcze coś, SEO, cennik, więc promowanie stron internetowych, więc to też są frazy, które de facto pozycjonowania nie zawierają, ale są zbieżne jakoś semantycznie. Zobaczmy sobie tego kredytu. Jak pisujemy sobie jakąś frazę, to tutaj jeszcze pokazujemy proponowane frazy kluczowe. No i tutaj robimy taki przekrój najczęściej występujących wyrazów we frazach kluczowych. Więc tutaj proponowane frazy jest kredyt hipoteczny, bo kredyt hipoteczny to jest najczęściej występujący zestaw dwóch fraz we frazach kluczowych, więc jak ja sobie tu kliknę, to pokaże mi wszystkie propozycje, które zawierają ten kredyt hipoteczny, bo system zobaczył, że ich jest po prostu najwięcej. No i tutaj mam 3633 takie frazy. Jak sobie tutaj odkliknę i wezmę kredyt na, to też system pokaże mi wszystkie, które zawierają kredyt na, ponieważ to też jest popularny połączenie we frazach kluczowych. No i takich fraz jest 2663. Więc to pomaga mi gdzieś tam szybko przejrzeć te frazy kluczowe, które system mi de facto zwrócił. Tutaj jeszcze mam statystyki, czyli takie dwa histogramy, które pomagają mi zorientować się, jakby jak wygląda rozkład tych fraz, jeżeli chodzi o CPC, jeżeli chodzi o średnią miesięczną liczbę wyszukiwań. Więc w tych frazach, które system zwrócił, jest 1513 takich fraz, które mają CPC 0 i to jest rozkład co 50 groszy. No i jest też bardzo dużo takich, które mają CPC powyżej 4,5 zł, czyli 1900 fraz kluczowych. No i też rozkład, jeżeli chodzi o średnią miesięczną liczbę wyszukiwań, czyli mogę sobie zobaczyć, czy tych fraz jest więcej w tym długim ogonie, czy raczej fraz takich bardziej ogólnych i widzę tu, ile tych fraz w poszczególnych przedziałach widoczności się, liczby wyszukiwań się znajduje. Tak, i to jeżeli chodzi o bazę fraz kluczowych. I tutaj ten jakby moduł, dzięki temu, że mamy dla każdej frazy top 50 wyników wyszukiwania, on na pewno będzie rozwinięty o analizę przede wszystkim top 50 wyników wyszukiwania. Będzie można też dla każdej frazy podejrzeć te top 50 wyników wyszukiwania. Będą też te narzędzia, które były w starej wersji aplikacji, czyli możliwość filtrowania po pytaniach, możliwość wyznaczania fraz semantycznych, tylko trochę w innej formie. Na przykład frazy semantyczne chcemy właśnie zrobić na takim silniku grafowym i też to tak prezentować, żeby pokazać taką realną odległość frazy od frazy na grafie, w takiej właśnie graficznej formie grafowej, ale to jakby też do na pewno do wyjścia z bety tutaj dodamy. To, co z tymi frazami mogę zrobić, to mogę zapisać je jako zestaw fraz, żebym mógł potem do nich wrócić na przykład. Więc jak kliknę sobie tutaj tą dyskietkę i zapiszę sobie na przykład, nie wiem, kredyt na, to tutaj w moich zapisanych zestawach kluczowych mam już właśnie ten kredyt na, no i mam informację, jaką liczbę fraz kluczowych zapisałem i jaką one mają w sumie średnią miesięczną liczbę wyszukiwań sumarycznie wszystkie. I na tym zestawie fraz kluczowych mogę sobie tutaj potem operować. No i tutaj jest to taki początek do tego, co chcemy w Senuto zrobić, czyli chcemy, żeby też Senuto było taką platformą współpracy klienta ze specjalistą, więc to jest taki pierwszy jakby etap do tego, żeby to było możliwe, bo tutaj jest też opcja udostępniania tych zestawów fraz kluczowych, czyli mogę go udostępnić konkretnemu użytkownikowi. No i jeżeli zaprosiliście już swojego klienta do projektu w monitoringu, no to też możecie na jego maila udostępnić mu konkretny zestaw fraz kluczowych. Więc jeżeli na przykład pracujecie z klientem i przygotujecie dla niego jakiś na przykład keyword research, to możecie zrobić z tego zestaw fraz kluczowych, udostępnić mu go, no i potem tam z nim o tym rozmawiać. Tutaj też będą dodane właśnie w tych zestawach fraz kluczowych, planujemy takie rzeczy jak notatki dla fraz, jak możliwość akceptowania, odrzucania, żeby też był taki flow współpracy z klientem, ale też mogę udostępnić to w galerii rozwiązań. No i tutaj też chcemy zrobić coś takiego, że będzie jakaś publiczna galeria rozwiązań, to znaczy na przykład będzie publicznie dostępne zestawy fraz dla wszystkich branż, które użytkownicy będą między sobą dzielić. No a teraz działa to tak, że jeżeli ja skopiuję ten link, wyślę go komuś, kto ma konto w Senuto, to będzie mógł go u siebie, ten zestaw fraz kluczowych też dodać. Jeżeli udostępnię to użytkownikowi na e-mail, to my pracujemy de facto na jednym zestawie fraz kluczowych, więc jeżeli ja bym coś tutaj zmienił, to też na Twoim koncie się to zmieni. Jeżeli ja tutaj udostępnię to w taki sposób, no to użytkownik po prostu kopiuje to do siebie, więc de facto u niego tworzy się kopia tak naprawdę. Tak, jeżeli chodzi o listę, o bazę fraz kluczowych. No i ostatni taki moduł, którego do tej pory nie było, a który dodaliśmy, to jest monitoring dzienny. Tutaj przejdę z Wami przez raporty, a potem pokażę takie, powiedzmy, ciekawe rzeczy, które moim zdaniem warto sobie sprawdzić. Przede wszystkim mam tutaj widok projektów i tutaj mamy podsumowanie projektów, czyli jakby informacje, ile ja projektów monitoruję, ile fraz kluczowych monitoruję, ile mam fraz kluczowych w top 3, jaki to w stosunku do wczoraj jest, jaka jest zmiana, ile mam w top 10, ile w top 50, poza top 50. Też mamy taki ekwiwalent reklamy płatnej, tylko w oparciu o frazy, które wcześniej sobie zdefiniujemy w monitoringu. To też mogę pobrać sobie wszystkie te swoje projekty do Excela, żeby, jak mam ich dużo, żeby w Excelu zobaczyć, które wzrosły, które spadły. I przejdźmy sobie do konkretnego projektu. Będę mówił o poszczególnych raportach dosyć szybko, bo część na pewno jest Wam znana, a jakby te, które może wybiorę jakiś inny projekt, no na przykład Money. OK, tu jest więcej danych. Więc tutaj mam taki dashboard, który mi zestawia wszystkie najważniejsze metryki. Mogę tutaj po pierwsze wybrać sobie dowolny zestaw dat i dowolnie system będzie te wszystkie statystyki przebudowywał w zależności od tego, jaki zestaw dat wybiorę. No bo tutaj mamy historię dla każdego dnia, więc tutaj nie ma tak, że na przykład co poniedziałek zrzucamy dane, tylko tutaj każdy dzień jest tak naprawdę, do każdego dnia możemy się cofnąć dowolnie. Też mogę się posługiwać kategoriami fraz. Ja też potem pokażę, jak te kategorie fraz tworzyć, bo na przykład oddzielnie sobie wrzucę frazy, które zawierają kalkulator, albo oddzielnie frazy, które zawierają kredyt hipoteczny. No i wszystkie statystyki będą przebudowywane według tego, co w danej kategorii się znajduje, prawda? Więc jak wybrałem sobie teraz kalkulatory, to mam już inną widoczność, inne wzrosty, inne spadki, inny też wykres widoczności. Więc dzięki temu mogę sobie podzielić witrynę na kategorie, czy też na przykład odtworzyć strukturę witryny w kategoriach tutaj monitoringu, na przykład sklepu internetowego, i gdybym odtworzył tutaj strukturę sklepu internetowego, to oddzielnie mógłbym sobie dodać frazy dla kategorii sukienki, oddzielnie dla kategorii buty, oddzielnie dla innej kategorii jeszcze i oddzielnie dla każdej z grup tworzyć sobie raporty i analizować te dane. Tutaj mamy widoczność, to jest parametr, który mówi nam, ile miesięcznie ruchu mielibyśmy z SEO, gdyby nasze pozycje utrzymałyby się na danym poziomie danego dnia. I tutaj mamy też zmianę w stosunku do dnia poprzedniego. Tutaj mamy taką główną belkę, która pokazuje takie najważniejsze informacje, czyli na przykład ile wzrostów w stosunku do wczoraj mieliśmy, ile pozycji nie zmieniło, ile fraz nie zmieniło swojej pozycji, ile było spadków, jaki jest całkowity potencjał fraz kluczowych, czyli jest to informacja, ile te wszystkie frazy, które mamy tu dodane do monitoringu, czyli 142 frazy, generowałyby ruchu, gdybyśmy byli na pierwszym miejscu na każdą z fraz. Wykorzystany potencjał 10% mówi nam, ile tego potencjału już wykorzystaliśmy. Średnia pozycja fraz, które monitorujemy, ekwiwalent reklamy płatnej, tutaj jak mówiłem, właśnie ile musielibyśmy za ten ruch z tych fraz, które monitorujemy, zapłacić Google AdWords. No i tutaj mamy wykres, który zostawia nam najważniejsze informacje. Możemy zobaczyć sobie tutaj właśnie historię pozycji top 3, top 10, ale dla fraz, które monitorujemy, przypomnę, historię średniej pozycji, historię widoczności organicznej, historie są z krótkiego ogona tak zwanego i z długiego ogona. Możemy też właśnie na przykład spadków, wzrostów sobie zestawić na wykresie. To jest taki centralny wykres, który pozwala wszystkie metryki zestawić ze sobą. No i możemy też przyrównać to do konkurencji, którą sobie wcześniej zdefiniowaliśmy, czyli mogę te wszystkie metryki zestawić sobie na przykład z RP.pl w przypadku Money.pl i ten wykres jakby potem mogę doeksportować i jakby to jest jakby takie założenie, żeby tu wszystkie metryki w jednym miejscu po prostu na jednym wykresie zebrać i potem ewentualnie, jak często to robicie, robić screenshoty i rzucać gdzieś tam dalej. Jeżeli podpiąłbym do monitoringu Google Search Console i Google Analytics, bo mamy taką integrację. No tutaj na zestawieniu mógłbym jeszcze wybrać sobie ruch SEO, ruch cały, średnią pozycję Search Console, czy liczbę kliknięć Search Console. To mam w projekcie Senuto, to potem może jeszcze uda nam się pokazać. Tutaj mam top 10 najważniejszych fraz kluczowych. I tutaj mogę właśnie dla każdej frazy kluczowej sobie pokazać tabelkę i też wykres. No i widzę właśnie, że kurs euro, mamy widoczność 30 000, czyli mniej więcej 30 000 wizyt z tej frazy Money.pl na miesięcznie. Średnia miesięczna liczba wyszukiwań frazy jest taka. Pozycja startowa to jest pozycja, jaką Money.pl miał w dniu dodania projektu do monitoringu. To znaczy, kto Wam pomaga zawsze zobaczyć, jaki od początku progres poczyniliście. No bo jak macie projekt monitoringu od 2 lat, to wtedy na przykład, no jeszcze na wykresie tego to widać nie będzie, ale będę widział, że 2 lata temu miałem pozycję 20, a teraz mam 6, więc że ten progres był, pomimo na przykład, że go w ostatnim miesiącu nie było. W stosunku do dnia poprzedniego pozycja wzrosła, a 2 tu mam historię pozycji, taką jaką sobie zdefiniuję tutaj w Datepickerze, czyli jakbym wybrał szerszy zakres, to miałbym szerzej właśnie tą historię pokazaną. Zmiany pozycji to mam dla ostatnich dni, ta pozycja 7 razy rosła, 3 razy nie zmieniała się, 4 razy spadała. I to mam dla 10 najważniejszych swoich fraz kluczowych. Tu mam zestawienie moje z konkurencją. No i widzę, ile fraz w top 3 ma konkurencja, ile ma w top 10, top 50, jaką ma średnią pozycję, jaki ma ruch, czyli tę właśnie widoczność miesięczną, na jaki ma ekwiwalent AdWords. Czyli mogę sobie zostawić tak naprawdę, czy wśród konkurencji idzie mi dla tych moich klas dobrze, czy źle. Tutaj jeszcze mogę zobaczyć dla każdej z nich właśnie kategorie i technologie, których ten serwis używa. I teraz przejdźmy sobie szybko po głównych raportach. Raport pozycje to jest zestawienie moich wszystkich fraz kluczowych, ale to, co tutaj jest kluczowe, to jest to, że nie tylko dla swojej domeny możecie zobaczyć te pozycje, tylko dla wszystkich domen, które dodaliście do monitoringu jako konkurentów. Bo my zbieramy jakby pozycje dla wszystkich tych domen, więc dodając projekt dla mojej domeny Money.pl i definiując 10 konkurentów, to tak jakbym dodał 10 projektów, bo dla każdego tak naprawdę mogę zobaczyć to samo. Więc wezmę sobie na przykład teraz Biznode. Te wszystkie właśnie, akurat tutaj Biznode nie jest widoczny, chyba RP miał jakieś frazy, tak, RP miało jakby jakąś widoczność, więc jak wybiorę sobie RP, to widzę, jakie RP ma pozycje dla tych fraz kluczowych, które zdefiniowałem w projekcie. No i mogę tu po prostu przełączać się pomiędzy wszystkimi domenami, które jako konkurentów zdefiniowałem. I to jest taki widok, który pokazuje mi wszystkie moje frazy kluczowe. Tak jak na dashboardzie, tylko tam było ich 10, tutaj są wszystkie, ale też mam zakładki w poszczególnych tabelach. Czyli mogę sobie też zobaczyć to w takiej wersji tabelarycznej i taka tabelka chyba jest każdemu specjaliście SEO z takich podstawowych monitoringów znana. No to po prostu mam zbiór dat, które wybrałem tutaj, no i pozycje dla tych konkretnych dat, dla konkretnych moich fraz kluczowych. To samo mogę też właśnie zrobić dla dowolnej tutaj domeny, czy to RP, nie wiem, czy właśnie bankiera i zostawić sobie te pozycje. Mogę też, mam zakładkę wzrosty, czyli widzę na przykład, jakie mi pozycje w stosunku do wczoraj wzrosły i jakie mi też spadły, prawda? Czyli mogę zobaczyć de facto z dnia na dzień, które spadały, które rosły spośród tych moich 142 fraz, które ja zdefiniowałem. A podstrony to jest przekrój na podstrony i tutaj widzę najlepiej radzące sobie podstrony, więc widzę na przykład, że ten adres alior 608 ma widoczność 80, co oznacza, że ma mniej więcej 80 wizyt miesięcznie z Google'a. Ma 0 fraz top 3, 1 w top 10, 1 w top 50. Wszystkie frazy, na które jest widoczny w top 50, mają one 3600 wyszukiwań. No i widzę też najlepszą frazę kluczową oraz pozycję tego słowa kluczowego. A jak sobie rozwinę tutaj konkretny adres URL, to zobaczę też dla niego pozycje, czyli widzę tylko te frazy, na które widoczny jest ten konkretny tutaj artykuł, więc mogę sobie właśnie przeanalizować w przekroju na adres URL. Tu mam raport wyników rozszerzonych i to jest raport, który pokazuje mi, jak bardzo wyniki są objęte snippetami na moich 142 frazach kluczowych. No i na moich 142 frazach kluczowych jest 93 wyniki rozszerzone, z czego moja domena jest widoczna na takie frazy, gdzie jest 65 wyników rozszerzonych. No i mogę zobaczyć sobie ile jakich wyników rozszerzonych, na ilu słowach kluczowych one występują. No i widzę na przykład, że odpowiedź na górze wyników wyszukiwania, czyli powiedzmy na przykład tam kurs euro czy tego typu zapytania, występuje aż na 18% wyników na moich 18% fraz kluczowych. No i mogę też podejrzeć sobie te kluczowe, a tutaj widzę dla dwóch dat granicznych porównanie, ile tych wyników de facto było dla poszczególnych snippetów. Tak? Więc widzę na przykład, czy direct answer na przykład były 3, są teraz 4, więc to wzrosło. Google AdWords był na 15, jest na 22, czyli też wzrost jakby widoczność tego snippetu na moich frazach kluczowych. Tutaj mam raport konkurencji i tutaj widzę właśnie zestawienie na przykład liczby fraz kluczowych w top 3, top 10, top 50 dla moich konkurentów, których sobie zdefiniowałem wcześniej. Widzę to, co widziałem na dashboardzie, natomiast jeżeli mam więcej konkurentów, to mogę ich tutaj jakby wszystkich zobaczyć. Mogę też przejść od razu stąd do fraz kluczowych, na przykład, które Business Insider ma w top 10, klikając tutaj, ale mam też macierz konkurencji, która zestawia ze sobą horyzontalnie domeny, a wertykalnie frazy kluczowe, więc widzę wszystkie tutaj swoje frazy kluczowe, a tutaj widzę wszystkich swoich konkurentów i ich pozycje dla tych fraz kluczowych, czyli mam tu na przykład kurs euro i mam Money.pl pozycja 6 i wzrost o 3 w stosunku do wczoraj, RP.pl powyżej top 50, poradnik przedsiębiorcy powyżej top 50, Biznode powyżej top 50, bankier 15, spadek na pozycję 2. No i mogę sobie to w takiej właśnie skonsolidowanej tabeli przeglądać, czy też eksportować do Excela i potem w jakiś sposób sobie to też obrobić. To, co jeszcze chciałbym Wam pokazać, tutaj to jest funkcja na przykład tagów, ponieważ jak macie dużo projektów, no to warto byłoby w jakiś... To co jeszcze, przepraszam, wrócę, to na widoku, tak jak mamy dodaną integrację z Google Analytics i Google Search Console, to widzę, że mam tutaj w Senuto zintegrowaną tą opcję, więc widzę na przykład, ile sesji z organika było w tym okresie czasu, jaką też średnią pozycję w Google Search Console miałem i też na wykresie widoczności będę tutaj mógł zobaczyć dodatkowe metryki, takie właśnie jak liczba użytkowników ze wszystkich źródeł, czy też liczba użytkowników z ruchu organicznego, czy też CTR, liczbę kliknięć, pozycja według Google Search Console, czy liczba wyświetleń, które są pobierane z API, a w niektórych tu raportach będą na przykład dla pozycji, dla fraz, które są w Search Console, mógł zobaczyć liczbę kliknięć, nie tylko pozycje właśnie. Wróćmy do tagów, więc jak sobie zdefiniuję tagi, to jest taka otwarta struktura, więc mogę na przykład, jak nie wiem, prowadzę agencję i mam 5 osób, które w agencji pracują, to mogę stworzyć dla każdego z członków zespołu tagi, no i przypisać każdemu klientowi taga odpowiadającego specjaliście, który się tym klientem opiekuje, czy też na przykład podzielić to według modeli rozliczeń, które mam z klientami. Natomiast to, co istotne, no to jeżeli ja sobie na przykład kliknę tutaj w jakiegoś taga, to wszystkie statystyki też są budowane według tego taga, prawda? Więc kliknąłem sobie tutaj taga webinar, no i mam w tym tagu jeden projekt, 5 monitorowanych słów, 0 słów w top 3 i jakby wszystkie statystyki są w ten sposób budowane. To tak jakbyśmy sobie zbudowali na przykład podział ze względu na typ klienta, na przykład e-commerce, blog, no to moglibyśmy zobaczyć, czy nam lepiej idzie właśnie w e-commerce, czy nam lepiej idzie w blogach, no czy też podzielilibyśmy sobie na te 5 osób, to moglibyśmy zobaczyć, której w tym momencie najlepiej idzie. To, co jeszcze chciałem Wam pokazać, to możliwość tworzenia grup. To, co wcześniej pokazałem, to po pierwsze mogę tworzyć grupy statyczne, czyli do grup statycznych umieszczać frazy kluczowe według swojego statycznego pomysłu. No i tutaj wtedy wszystkie statystyki będą budowane według tych właśnie grup, ale też mogę sobie stworzyć grupę dynamiczną, to znaczy mogę stworzyć na przykład w oparciu o filtr grupę fraz kluczowych, które na przykład quick links, sobie stworzę taką grupę. Wtedy uwzględnię sobie w niej takie frazy kluczowe, które mają większe lub równe, przepraszam, mniejsze niż 4. No i teraz system do tej grupy fraz kluczowych będzie zawsze wrzucał takie frazy kluczowe, które są na pozycjach od 4 do 10. No i wtedy mam taką grupę quick wins, więc jeżeli mam na przykład, nie wiem, 5000 fraz kluczowych dodanych do systemu, no to w tej grupie zawsze automatycznie, codziennie będą dodawane te frazy, które tą pozycję zajmują. No można sobie co prawda filtr zbudować, ale jakby grupa pozwala budować statystyki, więc wtedy będę widział te frazy, które de facto są dla mnie istotne z punktu widzenia tego, że one mają największy potencjał wzrostu w krótkim czasie w tym momencie. To jest też możliwość właśnie przypisywania czy tworzenia tagów, które sobie potem właśnie widać na widoku projektów. No i też jakby właśnie w edycji projektu, jak nie macie pomysłu na konkurentów, czy nie macie pomysłu na frazy kluczowe, to tu zarówno jest jakby suggester fraz kluczowych, jak i jest suggester konkurentów, których powinniśmy monitorować. De facto docelowo to chcemy zrobić jeszcze takie centrum rekomendacji, które będzie ze wszystkich modułów zbierało jakieś takie sugestie i do każdego projektu sugerowało, to znaczy na przykład jak zobaczymy, że jest jakaś fraza kluczowa w jakimś projekcie, którą warto dodać, bo mamy tutaj ją w sugerowanych frazach, no to w powiadomieniach będziemy chcieli o tym w jakiś sposób poinformować Was. W monitoringu są też dostępne narzędzia, poczynając od takich klasycznych, które znacie na pewno z analiz widoczności, gdzie mogę porównać sobie wspólne, odrębne czy słowa kluczowe z moją konkurencją, przez takie, które mają na przykład kanibalizację fraz kluczowych, no i mogę na przykład w kanibalizacji fraz kluczowych znaleźć sobie takie frazy, które rotują adresami URL. Czyli jest taka sytuacja, że pomiędzy datą 15 luty a 1 marzec Google wyświetlał więcej niż jeden adres URL dla tej frazy kluczowej. No i tutaj wybrałem sobie właśnie ten zakres dat, mogę sobie na przykład ten zakres dat zmienić nieco i wybrać sobie od 3 lutego do 1 marca. I teraz system właśnie wybierze ten zakres dat i tutaj widzę, że już w tym zakresie dat dla frazy Kurski tych URL było unikalnych 3. Więc widzę, że pomiędzy tymi 30 dniami 3 unikalne URL tak naprawdę się pojawiały. Jak rozwinę sobie szczegóły, to widzę, że ten URL wystąpił 8 razy, ten URL 2 razy, ten raz w ciągu tych właśnie tego okresu czasu. I widzę, że ten miał średnią pozycję 36-13, ten miał 45, ten miał 48, więc de facto można powiedzieć, że ten jest najlepszy. Akurat to jest fraza newsowa, więc to jest normalne, że kanibalizacja występuje. No, ale dla takich fraz evergreenowych, gdzie czasem z kanibalizacją się mierzycie, to może być dosyć istotne. Tutaj widzę dla poszczególnych dni pozycję, no i URL, który był widoczny. Mogę też sobie zobaczyć tylko takie dni, gdzie URL się zmieniał. No, tak jak widać, tu często Money.pl wypada w ogóle z top 50, no i często jak już pada ponownie, to już z innym artykułem. Więc to jest przydatna funkcja, jeżeli chcielibyście właśnie zidentyfikować takie problemy z kanibalizacją. Mogę też sobie właśnie, mam narzędzie do porównywania dni, co pozwala mi na przykład zrobić takie porównanie, że wybiorę sobie dowolny zestaw dni, dla których chciałbym zobaczyć swoje pozycje, to często na przykład jak Wasze raporty dla klientów opierają się w oparciu o 4 próbki pozycji, na przykład z danego miesiąca, no to tutaj szybko wygenerujecie taki właśnie raport, bo mogę sobie tutaj właśnie wybrać 3 dowolne daty, no i zestawić je ze sobą, wyeksportować i będę miał wszystkie pozycje dla tych konkretnych dat plus zmianę pozycji dla konkretnej daty. Jest też takie narzędzie porównanie SERP. To narzędzie pokazuje mi, jak wyglądały wyniki wyszukiwania dla konkretnej frazy, którą monitoruję w danych dniach, czyli mogę zobaczyć sobie na przykład, jak wyglądało top 50 15 lutego, a jak wygląda top 50 1 marca, bo to też jakby my nie zbieramy tylko konkurentów, których zdefiniowaliście, ale całe top 50, co też później nam pozwoli dokładnie sugerować konkurentów, czy też robić dodatkowe raporty, na przykład market share w oparciu o wszystkie domeny, które w top 50 występują, a nie tylko w oparciu o konkurencję, którą zdefiniowaliście. Więc na przykład, które domeny na przykład wypadły z top 50 w stosunku do tego dnia, a które wpadły do top 50 oraz jak ich się pozycja zmieniała w stosunku do tych dni. No i to też mogę zrobić dla więcej niż 2 dat. Mogę sobie tutaj wybrać na przykład jeszcze luty, tutaj mam 15, tutaj 18, a tutaj właśnie weźmy sobie ten 1 marzec i tutaj też mogę sobie takie porównanie zbudować w oparciu o dowolną liczbę dat i prześledzić, jak te wyniki wyszukiwania wyglądały zarówno dla top 20, dla top 10, jak i top 50 wyników wyszukiwania. Ok, no to jeżeli chodzi o monitoring, to to tutaj będzie tyle. To, co jeszcze możecie zdefiniować, to alerty tutaj w ustawieniach konta. Alerty, które raz są ręczne i będą właśnie mogły się opierać o filtry, które założycie, czyli możecie sobie na przykład zdefiniować taki alert, który będzie się wysyłał wtedy, kiedy na przykład liczba fraz top 3 spadnie poniżej jakiejś określonej wartości. Też będziemy mogli na przykład zdefiniować sobie alert, który będzie nas informował, jeżeli liczba fraz wzrośnie. No i możemy też wysyłać na jakiś adres e-mail spoza systemu, czyli mógłbym zdefiniować taki właśnie alert dla klienta, o ile miałby on jakieś uzasadnienie i wysyłać go pomimo tego, że klient w systemie projektu nie ma. No i też alerty automatyczne. I tam mamy tygodniowe podsumowania oraz powiadomienia o kanibalizacji, czyli jeżeli system wykryje jakąś kanibalizację, to też może od razu mailowo dla tych kont, które są dodane do systemu, poinformować o tym. Patrzcie, jeszcze miałem. To, co jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że tu na stronie Senuto mamy pierwszą na tej stronie, która jest tutaj, nowe Senuto, jest dostępna publiczna roadmapa, która pokazuje mniej więcej, co my chcemy między właśnie marcem a końcem maja zrobić w systemie. To są opisane właśnie nowe rzeczy. A to, co jeszcze nie powiedziałem, to to, że panel jest teraz też dostępny w języku angielskim, więc możecie się tak naprawdę sobie zmienić, jeżeli macie inne preferencje niż język polski. Więc tutaj de facto jest pokazane, co my de facto w każdym miesiącu będziemy chcieli w tym systemie zrobić, więc możecie na bieżąco tutaj śledzić te nasze poczynania. A tu na stronie mamy też changelog, który aktualizujemy i tutaj tak naprawdę warto zaglądać, nie warto mrugać, bo tutaj często tak naprawdę zmiany będą się pojawiać. Więc co tydzień raczej będziemy tutaj jakieś zmiany, byście wiedzieli, nad czym tak naprawdę pracujemy na bieżąco. Dobrze, chyba ja, że tak powiem, wyczerpałem swój temat, jeżeli chodzi o prezentację, więc chętnie teraz sobie na pytania. Okej, koleżanka mi przygotowała, więc pozwólcie sobie, że zajrzę sobie do notatek, które sporządziła. Jest takie pytanie. Działa już poprawnie filtr po pozycjach i nakładanie 3 filtrów lub więcej razem. Filtrowanie po pozycjach już działa. Filtrowanie po pozycjach już działa w raporcie pozycje, natomiast ten problem z więcej niż 3 filtrami, nie wiem, na czym polegał, to jakbyś jeszcze mógł go zgłosić, to zobaczymy. Natomiast ten problem z filtrami po pozycjach już usunęliśmy. Mówiłem, będzie taka możliwość, natomiast w tym momencie możecie przeglądać w rankingu widoczności kategorie, na jakie domena jest widoczna i tam zobaczyć sobie więcej, ile tych fraz w danej kategorii ona ma. Pytanie dotyczy kategorii, o jakich kategoriach mowa, ta Senutowa kategoria, tak? Co ją zrobić z tą informacją, jak to się ma w ogóle do wyników wyszukiwania. Więc tutaj, tak jak odpowiedziałem, to jest kategoryzacja IAB, to jest takich 403 kategorie IAB, natomiast my zbudowaliśmy mechanizm, który pozwala nam kategoryzować zarówno domeny, jak i frazy w te kategorie. No i potem dzięki temu możemy robić analizę nie tylko dla domeny, ale też dla konkretnych kategorii w danej domenie. No i dzięki temu też tworzymy właśnie ranking widoczności dla konkretnych kategorii. No, co możesz zrobić z tą informacją? To jest jakby przydatna informacja w momencie, kiedy masz taką witrynę, która zawiera więcej niż jedną kategorię i wtedy ta analiza jest po prostu prostsza. Kiedy będzie możliwość udostępniania raportów z monitoringu? Nie wiem, o jakie udostępnianie chodzi, ale już teraz można zapraszać użytkowników do monitoringu, do tego, przepraszam, nie pokazałem. Natomiast w ustawieniach konta, jak będziecie, to możecie już zapraszać swoich klientów do monitoringu. To znaczy, jak ja tutaj sobie wezmę, zaproszę użytkownika, na przykład janek@poradnik.pl i wybiorę projekty, chcę mu udostępnić, na przykład załóżmy, że Money.pl jest moim klientem, więc jeżeli wyślę zaproszenie, to Janek na maila dostanie swój login i hasło i jeżeli zaloguje się do Senuto, to będzie miał dostęp tylko do tego projektu i będzie właśnie, tak jak standardowym monitoringu, mógł z Wami na nim współpracować, no ale też jakby docelowo chcemy, żeby Senuto było taką bardziej otwartą platformą do współpracy z klientem, więc między innymi po to w bazie słów kluczowych ten moduł szerowania presetów fraz kluczowych. W monitoringu, raporcie, podsumowanie na dole, top dla konkurencji dotyczy tych samych fraz, które monitorujemy we własnej domenie. Tak, wszystkie podsumowania w monitoringu dotyczą tych fraz, które monitorujemy dla naszej domeny, czyli wszyscy konkurenci analizowani są też dla tych samych fraz kluczowych. Co w monitoringu w raporcie pozycje w tabeli oznaczają kolory zielony i czerwony? Rozumiem, że OK i nie OK, ale gdzieś ten przedział się ustawia. Kolor czerwony oznacza, że pozycja spadła w stosunku do wczoraj, minimalnie o jedną pozycję, a kolor zielony oznacza, że wzrosła w stosunku do wczoraj, minimalnie też o jedną pozycję. Czy w bazie słów kluczowych będą dostępne narzędzia znane z obecnej wersji, generator pytań, zależne słowa? Tak, będą one dostępne tylko w trochę innej formie, to znaczy nie chcemy rozbijać tego tak bardzo na narzędzia, a chcemy, żeby tabelki były przyciski akcji, które pozwolą generować zarówno pytania, jak i też właśnie zależne słowa w oparciu właśnie o widok grafowy i chcemy to zrobić w ramach takiego jednego wielkiego raportu i jednego takiego wielkiego narzędzia, które de facto nie chcemy, żebyście musieli przeklikiwać się przez wiele narzędzi, żeby jakiś jeden efekt osiągnąć, tylko żeby z tego jednego pola, w którym piszecie to słowo, uzyskać już wszystkie te informacje, które teraz musicie uzyskiwać z kilku narzędzi. Macie w planach dodać moduł analizy linków prowadzących do domeny? To dobre pytanie. Myśleliśmy generalnie o tym. Jakby problem nie polega na tym, żeby dodać tą analizę, tylko żeby śledzić zmiany, tak jak w analizie widoczności niedużo zajmują dane, tylko dużo zajmuje śledzenie zmian w analizie widoczności. Być może coś w tym kierunku zrobimy. Nie wiem, czy do maja, ale pewnie w tym kierunku będziemy też coś robić. A ta analiza kanibalizacji jest dostępna, czy dopiero będzie? Bo jej u siebie nie widzę. Analiza kanibalizacji jest w monitoringu dostępna dla wszystkich, natomiast w analizie widoczności będzie dostępna pewnie pod koniec przyszłego tygodnia dla wszystkich, więc będziemy na pewno w changelogu to adres po webinarze wyślemy do changelogu, żebyście mogli śledzić. Teraz przejrzę sobie te pytania, które są na czacie. Kiedy zbieranie wyników będzie szybciej działało? Nie wiem, których wyników, Jacku, natomiast to zbieranie wyników z monitoringu odbywa się codziennie w nocy, zbieranie w analizie widoczności. Tutaj jeszcze mamy pewne w synchronizacji opóźnienia, ale to rozwiążemy. Natomiast w bazie fraz kluczowych dla fraz, których nie mamy zdefiniowanych, to powinniśmy tam zejść do około minuty 2. Ktoś pyta, w którym miejscu jest Google Search Console i Google Analytics. To też jest w ustawieniach konta, w integracjach usługi Google. I mogę tutaj połączyć sobie właśnie moje konto Google i tu jest taka właśnie możliwość, żebym wybrał sobie, czy chcę połączyć projekt z Analyticsem, czy z Search Console i jakby jest to standardowa autoryzacja konta Google Analytics. My nie przechowujemy żadnych haseł, korzystamy tutaj z uwierzytelniania Google. Zobaczę, czy są jeszcze jakieś pytania. Jacku, jeżeli chodzi o bazę słów kluczowych, to jest mechanizm, który zawsze zwraca wyniki częściowe, więc jak ta baza się buduje, bo tam dochodzi codziennie kilkaset tysięcy fraz, coraz rzadziej powinieneś mieć sytuację, że nie dostaniesz żadnych fraz. No a tutaj jeżeli chodzi o pobieranie takich fraz, dla których nie mamy wyników, no to mam nadzieję, że zejdziemy do minuty 2. Teraz, jako że dosyć dużo tych zapytań jest, to czasem trwa to rzeczywiście około 10 minut, ale będzie do minuty 2 na pewno ten proces ograniczony. Natomiast też jakby trzeba mieć na uwadze, że tych takich sytuacji będziemy mieli coraz mniej, bo tych fraz jest coraz tam więcej. Jeszcze poczekam na pytania, nie wiem, czy będzie. Przeskrolować? Jestem na dole. Czy do góry przeskrolować? Czy będzie możliwość dodania do dynamicznych grup fraz kluczowych, fraz konkurencji, na przykład pojawia się nowa fraza konkurencji, która zaczyna rankować? To akurat, Mateusz, szczerze powiem, nie mieliśmy w planach, ale to jest ciekawa opcja na alerty. To na pewno sobie zapiszę i przemyślę. A czy w którymś module jest dostępna sezonowość fraz, pyta Weronika. Sezonowość fraz jest dostępna w analizie widoczności, na dashboardzie jest wykres sezonowości, ale też jak udostępnimy już raport cech słów kluczowych, to będzie tam to szerzej. Dorota pyta, czy będzie konektor do Data Studio. Tak, w marcu będzie zrobiony. Czy będzie kiedyś wyszukiwanie lokalne? Jeżeli tak, to można zrezygnować z automatingu. Jacku, będzie wyszukiwanie lokalne. Na pewno będzie, co do dokładnej lokalizacji, zakładam, że będzie można nawet ustawić kod pocztowy, z którego będziemy sprawdzać te pozycje. Co będzie można zintegrować z Data Studio? Paweł pyta. Jakby aplikacja jest zbudowana w oparciu o API, to znaczy cały backend z frontendem komunikuje się przez API, więc wszystko tak naprawdę, co wyświetla się w aplikacji, będzie można też pobrać do Data Studio, czyli wszystkie wykresy w analizie widoczności, wszystkie frazy z analizy widoczności, czy też wszystkie frazy z monitoringu, no poza bazą fraz kluczowych, bo tam akurat sensu nie widzę, integracji. Dobra, jeszcze jakieś pytania widzę schodzą. Raczej chodziło mi o sezonowość konkretnej frazy. Weroniko, to tutaj w filtrach, w raporcie na przykład bazy fraz kluczowych masz jakby taką opcję sezonowość. Tam możesz wybrać takie frazy, które są sezonowe dla jakiegoś miesiąca. Na przykład możesz przefiltrować bazę fraz po takich frazach, które są sezonowe dla grudnia albo dla marca. Jeżeli chodzi o inne moduły, to w analizie widoczności, jak masz te tabelki dynamiczne, to tam wybrać takie kolumny, na przykład sezonowość styczeń, no i on Ci pokaże liczbę wyszukiwań dla stycznia, lutego, marca, kwietnia i dla wszystkich innych miesięcy, które wybierzesz. Julia właśnie pyta, że pokazywała na początku sezonowość kwiecień, sezonowość maj i to była właśnie moduł baza fraz kluczowych. Jeszcze tutaj nadmienię, że jak ktoś by miał problem z migracją projektów do monitoringu z jakichś takich popularnych systemów typu WebTools czy Start4SEO, no to my mamy napisane takie oprogramowanie, które na podstawie bazy danych MySQL z tamtych programów automatycznie zaimportuje te dane z historią, więc można się do supportu zgłosić i oni pomogą. Poczekam minutkę na pytania. Nie będę Was ten piątkowy, piękny dzień trzymał dłużej. Ile fraz na serwis będzie można dodać? Doroto, to masz zdefiniowane 5000 na serwis, o ile się nie mylę, no ale tutaj też możemy ten limit zwiększyć. No, mamy klientów, dla których monitorujemy dziennie 2,5 miliona fraz kluczowych, więc tutaj na pewno to będzie rozwijane. Piotr pyta, czy będzie webinar nagrany i wrzucony, będzie udostępniony na pewno na naszym kanale na YouTube i też będzie pewnie jakby jakaś informacja w systemie bezpośrednio. Krystian pyta, czy jest kanibalizacja opcja porównania dla danego URL, to znaczy wpisuję URL, wyszukam inne URL, które rywalizują z wpisanym. Za chwilę próbuję to zrozumieć. Danego urla. Chyba rozumiem, o co pytasz, Krystian, natomiast chyba takiej opcji na razie nie ma. Po prostu system pokazuje wszystkie urle, wszystkie frazy, które się kanibalizują, ale pewnie nie byłoby problemu zrobić czegoś takiego, bo te dane mamy w bazie de facto zaindeksowane, więc to jest jakby kwestia filtrowania jakiegoś rodzaju. Zapiszemy sobie to, to po prostu potem przeanalizujemy, czy możemy to jakoś szybko i łatwo zrobić. Dobrze, ja widzę, że więcej pytań się nie pojawia. Gdyby jakiekolwiek były, to tutaj jeszcze przeczytamy historię czatu i postaramy się odpowiedzieć. Natomiast ja zapraszam przez kolejne 3 tygodnie, co piątek będzie taki webinar, nie będę ja już ich pewnie prowadził, ale nawet te osoby, które tutaj były, to pewnie warto sobie odświeżyć wiedzę, ale też na tych webinarach co tydzień będziemy pokazywać, co nowego udało nam się wdrożyć, no bo w kolejnych tygodniach na pewno tych nowych rzeczy sporo pojawiać się będzie, bo chcemy do tego 31 maja sprawić, że ze starej wersji korzystać już Wam się chcieć nie będzie, więc mamy tutaj plany, żeby to szybko i sprawnie rozwijać, więc zapraszam na kolejne webinary. Ja się pożegnam, życzę Wam wszystkim miłego weekendu i dziękuję za odsłuch i oglądanie prezentacji. Niebawem wrzucimy nagranie. Dzięki wszystkim.